Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest cichutko, ale za chwilę będzie głośniej. Kochani, rozpoczynam nagrywanie filmiku w taki sposób wielce oryginalny. Po pierwsze, że filmik, taka możliwość kontaktu z Wami pozostała. Po drugie, że filmik nagrywany w czasie jazdy samochodem. No, trzeba się trochę skupić na myślach, a potem jeszcze je głośno powiedzieć, ale to wszystko dla Was, żebyśmy... Spróbuję tutaj zatrzymać na moment, spojrzeć w oko kamery, czyli przyjrzeć się Waszym spojrzeniom, mam nadzieję, patrzącym potem na mnie. Nie wiem, co z tego będzie dalej, ale początek serii ma być krótki. I chciałem Wam, kochani, na początek powiedzieć w sprawie tego terminu, który już pojutrze minie i został odłożony, naszego spotkania z Panem Jezusem, że przygotowanie trwa i mam nadzieję, że rośnie też Was tęsknota i że ćwiczycie w związku z tym rośnięciem tęsknoty też prawdziwą pobożność za spotkaniem z Panem Jezusem. Na początek w tym filmiku chciałem Wam opowiedzieć dwie sprawy. Poznajecie tą maskę? To będzie taka sprawa zero. Otóż mam ją tutaj, bo jest czas koronawirusa. Podam datę, może jest dzisiaj 15. Dzisiaj jest 15 maja 2020 roku. Kraków puściutki. Aż takie przerażenie mnie brało. No ale do rzeczy. Jakie te punkty dzisiaj? Punkty dzisiaj takie. Pierwszy punkt, trudności w naszym przeżywaniu wiary są czymś zupełnie normalnym. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko, czego się macie nauczyć, wszystko, czego możecie doświadczyć, wszystko, co Pan Jezus nam daje, a my to mamy w duchu wiary przyjąć, spożytkować, jest bardzo realne, konkretne, dużo ważniejsze niż to, co nas spotyka w doczesności, tylko trudniejsze do przyjęcia przez to, że my widzialni, ręce widzimy, kierownicę widzę, na drogę patrzę, a tymczasem tego, który nam daje te swoje łaski, te swoje dary i błogosławieństwa, zobaczyć nie sposób. Pan Jezus jednak, i tu będzie przypomnienie definicji, którą pewnie zdaliście już w większości na piątkę, może ktoś dał na czwórkę, może ktoś strój poprawił potem na sześć, że Pan Jezus mianowicie, szanując naszą kondycję i to, jacy jesteśmy tutaj na ziemi, zostawił nam znaki widzialne łask niewidzialnych. I je nazywamy sakramentami. Jeden z tych sakramentów już przyjęliście i to był chrzest, do tego wrócimy, ale już nie dzisiaj. Kolejny macie przyjąć, to będzie sakrament spotkania z Panem Jezusem przebaczającym. I wreszcie ten, o którym tyle w tym roku myślicie, tyle w tym roku mówiliśmy, tak bardzo się nam ta atmosfera świata wdarła w to klinem i nie pozwala się nam spotykać w kościele na formacyjnych naszych spotkaniach, to jest trzeci sakrament, sakrament Eucharystii. Znak widzialny łaski niewidzialnej. Trudniej również przez to, że my znak widzimy, ale nie widzimy również tego, który ten znak przekazuje. Pana Jezusa, Boga samego. Dlaczego to na początek chciałem powiedzieć? Dlatego, kochani, że atmosfera w świecie dzisiaj jest na tyle dziwna, złożona i taka wstydliwa dla ludzkości, że bardzo wiele środowisk, ruchów medialnych, ale też ludzi, którzy dają się tym niestety zarazić, myśli o sprawach trudnych w taki sposób. Jak to jest takie trudne, to znaczy, że to jest głupie. Nic gorszego niż takie myślenie. Jeśli coś jest trudne, to znaczy, że jest wymagające skupienia, uwagi, wysiłku, nauczenia się na pamięć, przyswojenia sobie, wielokrotnego powtarzania, ale jest rozwijające. Sprawia, że człowiek, który na ten trud się zdecyduje, na tej ścieżce trudnej uczestniczy, staje się w pełni sobą. Pogłębia się jego duchowość, rozszerzają się jego horyzonty. My jako ludzie wierzący dużo więcej wiemy o świecie, o życiu, niż ludzie, którzy są tylko skupieni
z różnych powodów ograniczeni tylko do doczesności, że się urodzili, umrą i tyle. I tyle. My wiemy, że mamy dusze nieśmiertelne, że Pan Bóg nas stworzył, że dzięki darowi życia otrzymanemu za pośrednictwem rodziców żyjemy już na wieki, w nieskończoność. Sakrament Eucharystii, o którym będziemy, mam nadzieję, w tych filmikach mówić więcej, zwany jest również pokarmem na nieśmiertelność. Dlatego ten dar, choć taki trudny, w pojęciu, w zrozumieniu, w przyzwyczajeniu się, w przyjmowaniu, jest taki ważny. Drugi punkt. Drugi punkt tego pierwszego filmowego spotkania dotyczy, kochani, wielkiej wdzięczności, którą winniście okazywać swoim rodzicom. Mianowicie, mając tyle lat, ile macie, tyle wiedzy i doświadczeń, ile zgromadziliście do tej pory, jesteście przez Kościół prowadzeni i do tego sakramentu w tej chwili przygotowywani tylko dzięki temu, że macie wierzących rodziców. Tylko dzięki temu, że to oni lepiej rozumieją z doświadczenia swoich lat i wielości godzin spędzonych na modlitwie, na Eucharystii, dużo lepiej od was rozumieją, czym jest ten sakrament. Od 9-latka, czy jak ktoś już skończył, to od tego, który mu 10 lat się zbliża, wymaga się tylko tyle, żeby umiał parę definicji, umiał odróżnić taki chleb, który spożywamy przy stole, od tego chleba eucharystycznego, nie tylko z wyglądu, że inny, ale przede wszystkim, że istotowo różny. Że chleb to jest chleb, a chleb eucharystyczny konsekrowany w czasie mszy świętej prawdziwie z łaski Chrystusowej staje się jego ciałem. Prawdziwym, rzeczywistym ciałem i krwią, darami, które nam zostawił w tym sakramencie. Wszystko to wypraktykowane mają wasi rodzice i stanie się to również i waszą praktyką tylko dzięki nim. Także winniście im wielką wdzięczność, ale też czujność i baczność. I patrzenie, takie wymagające patrzenie na to, jak oni przeżywają swoją relację z Panem Jezusem. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie, z Bogiem.